Pozytywna wiadomość dla mieszkańców Zdrosa Świętokrzyskiego. Kolejna pozytywna wiadomość, ponieważ pierwsza na początku tego roku 25 milionów na pierwszy etap ekologicznego transportu, a ostatnia wiadomość z ostatniego tygodnia, to co pani redaktor pyta, 16 milionów, precyzyjnie 993 tysiące złotych. To jest wartość środków z Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, które miasto Ostrowiec Świętokrzyski dostanie na ekologiczny transport, ale w ramach tego ekologicznego transportu, oprócz zakupu autobusów hybrydowych, mamy też budowę bypassów, przebudowę dróg. Stoimy przy jednej z takich newralgicznych ulic. W ramach tych pieniędzy chcemy przebudować skrzyżowanie Samsonowicza 11 listopada, chcemy przebudować ulicę Samsonowicza, a wspólnie z powiatem, bo chcę pochwalić i podzielić się tymi unijnymi pieniędzmi. Kiedyś podzieliliśmy się ze spółdzielniami mieszkaniowymi, a w tym momencie dzielimy się z powiatem ostrowieckim. Wspólnie chcemy zrealizować gruntowną przebudowę 11 listopada.